Cześć Jonko, witajcie z tej strony Wiesław, czyli najlepszy rolnik we wsi Borusiowo, a ze mną jest Zbychu, mój sąsiad, zaraz po mnie. Witam, najlepszy sąsiad z tej strony, Zbyszek. Witam, witam. Witamy Was bardzo serdecznie, to już w trzecim odcinku na naszej polskiej serii. No, dawno nas nie było, ale żyjemy, nawałnice nas ominęły, u nas na Borusiowie nic nie przeszło. Troszeczkę przepraszamy, ale naprawdę nie było czasu, żeby nagrać dla Was ten odcinek. Teraz jestem u sobie u rączka, jak sami widzicie, także Zbyszek mi pomoże. I dzisiaj będziemy sobie dalej lecieć. Dzisiaj akcja żniwa, biżon już stoi tutaj przygotowany, ale ja też dzisiaj sobie jadę kosić pszenicę. Naprawdę tej pszenicy mam sporo i też postanowiłem sobie nie zakupić przyczepkę, ale pożyczyć od sąsiada bombra z innej wsi. Jak widzicie, nówka sztuka, dopiero co śmigana, akurat już dziobie mu chyba w oponie. Ładowność 10 ton, także mam Wejdzie nadzieję, że 12 czubata. ta czubata wejdzie, mam nadzieję, że tyle pszenicy sypnie, także bez zbędnego gadania zasiadamy w nasz kombajn i sobie powoli ciśniemy. Czekajcie, kamera, tak, ubrączka, praktycznie wszystko tak jak i u mnie. Czekajcie, tu mam ten, słuchaweczki sobie tylko odstawimy. Dobra, tu je położymy. Dzisiaj, Zbyszku, powiedz mi, co będziesz robił. Ja będę mucił również, znaczy nie będę mucił pszenicy, będę mucił dzisiaj jęczmień. O, to po grubości się lecimy. Rzepak sobie zostawiam właśnie też na odcineczek, także w kolejnym odcinku albo będziemy sobie mucić owies, albo będziemy sobie mucić rzepak, zobaczymy może prasowanie, zobaczymy jak będzie O. z wilgotnością zboża, także to wszystko właśnie zależy od warunków pogodowych. Jeżeli będzie taka pogoda, jak ostatnio była tutaj u nas właśnie w życiu realnym, no to będzie kiepsko ze żniwami na Borusiowie. Także miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę pogoda lepsza niż tutaj u nas. No to, co się w ostatnich dniach stało, to powiem Wam naprawdę masakra. Tego dnia my byliśmy sobie na mieście. Wieczór tak nic nie wskazywało, że jakaś burza się rozpęta. Później zaczęło sobie błyskać, ale to przez dobre 2 godziny. Tylko się błyskało, bez żadnych grzmotów, bez deszczu, bez niczego. Tylko się błyskało, więc myśleliśmy, że na pogodę. Wręcz później tak momentalnie zerwał się wiatr, koło godziny 10. My byliśmy sobie akurat na mieście. Powiem Wam, widok przedni, ale żeś nie powiązał krów. Zbyszku, ci powiem, normalnie teraz droga za... Opa, już biegnie do mnie, wyczuła kombajn. No nie przyjadę dzisiaj do siebie na pole. O mój Jezu! Jak się coś stanie, to nie moja wina, ale nie, przejedziemy sobie tu. Weź łąką jeść, jak krowy tam, Łąką. bo ja wiem, bo one są ogólnie takie, że one lubią sobie pochodzić tam, Owszem. dlatego ja ich nie przywiązuję. Nie no, za długie łańcuchy, za długie łańcuchy. No i ogólnie powiem Wam, że naprawdę momentalnie później na mieście to przyszło. No i dzisiaj tak ogólnie, bo to wczoraj to był 12, czyli sobota. Jak będziecie to oglądać, to będzie już niedziela. I ogólnie w sobotę rano pojechaliśmy sobie do Mokrzyna na chwilę. Lecz nikogo nie było, ku naszemu zdziwieniu, no bo mówimy po deszczu, bo naprawdę wczoraj popadało i to nieźle. Myśleliśmy, że nie będą nic robić, ale niestety okazało się, że ani kombajny są, ale ciągnika nie było. No i później dopiero, gdy wróciliśmy do domku, Brączek patrzył, na Facebooku ktoś udostępnił, że takie coś się właśnie stało, więc postanowiliśmy pojechać zobaczyć. No i zresztą sami resztę relacji widzieliście. Ogólnie my sobie będziemy ciąć tutaj na słomę. Ja sobie muszę podnieść, wycofniemy i będziemy powoli Ja też, to rzucać. ja też pnę na słowa. Ty, w którym miejscu W jesteś, ogóle powiedz mi? zmieniłem kombajn na innego bizona, ale to sobie zobaczycie właśnie już w moim odcinku, także bardzo serdecznie zapraszam jutro na nowy odcineczek również do mnie. Miejmy nadzieję, że teraz Bolek będzie u mnie troszeczkę dłużej, to uda nam się ponagrywać tych odcinków troszeczkę więcej, bo no, zaczęliśmy tą serię z fajną pompą, bo dużo łapek było naprawdę. Dzięki wszystkim za zostawienie łapek, bo chcieliśmy 5 tysięcy, a pobijali się na dwóch odcinkach po 7 tysięcy, także no, należą Wam się teraz Thanks. gorące przeprosiny za to, że nie było tych odcinków. Ale będziemy się starać właśnie teraz je wrzucać dużo, dużo częściej. Jak widać, no polska seria trochę rozbudziła naszych widzów. Zresztą no tak myśleliśmy, że tak będzie, tylko długi czas się zbieraliśmy, choć sami jeszcze widzieliście w poprzednim odcinku, właśnie moim pierwszym. No te wszystkie mody nie są dopracowane. I co trochę będzie, może się zdarzać tak, że będziemy musieli niektóre z naszych modyfikacji wymienić. Ale tfu tfu odpukać, co bizony jak na razie nie lagują. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale pozycja taka transportowa do bizona, to chyba najlepiej by było, jak ja bym se tak zaczął kosić. No. Powiem Wam, że kiedy taki odcinek ino wpadnie pewnie na kanał, jak będziemy se tak ciąć. Nie wiem, czy bym wytrzymał 40 minut, ale pewnie tak, myślę, że spoko by było.
I powiem wam, że na razie jestem zadowolony, wszystko ładnie chodzi, jeszcze nawet powiem wam, lepiej oskryptowany, bo nie trzeba wychodzić, wszystko mam na klawiszach, także naprawdę... Czyli podstawowy skrypt najlepiej właśnie, bo nie laguje, nie ma żadnych ścinek przez to, no i też moim zdaniem dużo wygodniej się gra. O, jabłoto w tym roku, tu przejadzie czy nie przejadzie? Przejadzie. W tym roku naprawdę trochę popadało, ale jest dobrze. Teraz susza, nie chcę jedynie... O, sąsiad, widzę, że mi ten jeźdź mi trochę lepiej sypie niż twoja pszenica. No co ty gadasz? No ale powiem ci naprawdę. Ale pszenica za to droższa, sąsiedzie. Za to mamy kosić, nie? Jo, wiesz co, trochę źle się zgadaliśmy, bo byśmy kosili obok siebie. Bo ja mam na następne pola, jadę właśnie tam. Tutaj? Tak. Także fajnie, a szkoda, że no dobra, pnisę tam. Tak to by sobie ludzie popatrzyli akcję na dwa bizony. Może kiedyś taką zrobimy, chociaż pamiętam akcję właśnie na dwa bizony typowe, jak żeśmy zrobili, to tam było też dużo wyświetleń na tym. No, kurczę, wciskałem sobie na fulla, teraz nie zwracałem uwagi, on jedzie 6 na godzinę, ja to bizonem bym tak chciał ze 4 sobie jechać, nie więcej. Dlatego też sobie zaraz to rozkminimy. No, zboże trochę lepsze w tym roku, to ile trzeba wolniej jeździć. No o, myślę, że będzie spoko. Tutaj w tym bizonie, jak sami widzieliście, sieczkarnia, fajnie na przycisk, nie trzeba wychodzić. Także naprawdę mega się dopisała. I działa. Tak, i działa. Najważniejsze to, że działa. Jo, bo w tamtej niestety się bugowała, była jakaś dziwna strasznie kolizja. Także no mówię, pełno błędów było. Przez tamte bizony nie mogłem kupić innych, dlatego musieliśmy je od razu wywalić. Nie chcieliśmy w ogóle nic zostawiać. I naprawdę powiem wam, że jestem mega zadowolony. Jeśli chodzi jeszcze też o inne maszynki, także pewnie będzie się zdarzać też, że niestety mordy, ale będziemy sobie na przykład wymieniać je w późniejszej fazie, bo nie jesteśmy w stanie niestety pograć na nich wszystkich i ich stestować, że tak powiem, bo to potrzebałoby przegrać cały sezon przynajmniej, albo chociaż wziąć, odpalić kiedyś, nie wiem, na 3 godziny serwer i wziąć tak, spróbować wszystkiego po trochu, czy naprawdę te mody nie będą się bugowały. No ale to mówię, zobaczymy, jak to wszystko z czasem przyjdzie. Jak się będzie coś bugowało, to po prostu będziemy to wywalać, będziemy zmieniać na inne i tyle. U mnie niestety jeszcze jest problem z moim ciągnikiem, jeśli chodzi o 900, o czwórkę, ponieważ no słabo jest z tym, że ma podnosik zrypany i w gruberze nie daje sobie rady, ponieważ gdy gruber jest podniesiony, on jedzie tak jakby cały czas z opuszczonym. Rolnik ma mi się tym zająć, także już z góry mu bardzo dziękuję, jeśli się uda to właśnie zrobić, bo przy oryginalnych maszynach wszystko jest dobrze, a niestety przy 900 coś tak się coś nam tam psuje. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się to w jakiś sposób naprawić. No i powiem wam, nieźle, bo... Ty, a ty nie masz tej samej co ja? Co? Z tego samego paku? Nie, mam tamtą swoją jeszcze starą. A. Jak coś. A ty, ale faktycznie. Ja muszę... Ale nie, patrzyłem dzisiaj. Wszystkie. Bo i dostałem właśnie od Katwana. Ją sprawdzałem. Też było z podnosikiem nie alo. Ze wszystkimi, tylko te oryginalne chodziły. Nie wiem czemu te Ursusy tak właśnie mają. Po prostu za nisko może jest. My sobie polecimy teraz z tej strony, bo zaraz będę musiał podjeżdżać ciągnikiem. Już? No, już mam zaraz pełny. Ty, a co ty masz za zbiornik, Andrzej? Kurwa, panie, dospawane ta, tam. Ta, a co to się kręci w tym? Gdzie? Sęk jakiś, widzisz? O mój Jezu! Tekstury skądś pobrało źle. Wiecie, jak ja mam tutaj tą belkę na środku w headerze? Tą obrączkę jest jakiś sęk taki duży od drzewa wycięty, nie wiem czemu. No ale jej no, przeżył, trochę ten bizon brączka przeżył, no nie będziemy ukrywać. Kiedyś chciałem takie wzorki pomalować i... Ale pamiętasz, kiedyś takiego bizona mieliśmy chyba na typowej polskiej wsi z biało-czerwonymi paskami na tym, na motowidłach, pamiętasz? No, był. Było coś, ja pamiętam, miniaturki były spoko. Ale czuł, to ja się cieszę, że ten bizon nie laguje, że on działa, także ja tutaj nie będę wymyślał za bardzo, nie? No, a ma fajny polski styl ma, jak nie? Trochę od tego bizona wzięte blachy, trochę od tego, trochę tamto, tu trochę po spoleniu coś. No. O mój Jezu, header pełny sam się wyłączył, czujniki w tym roku założone, wszystko ładnie, pięknie. Dobra, także możemy sobie opuszczać. To ile ty masz? 2500? No. Ale że to i tak jest za dużo. To nie? I tak jest troszeczkę za dużo. Ale pa, prawie wyleciało mi tu już poza kabinę, to wiesz. Czekaj, a mi jeszcze nie wylatuje. Ja będę. No, już tu o, Jezu. Panie, zobacz jak ty idzie tam. Idzie ja jak się chyba zmienię. Czemu? Czemu się nazywa Mafia Słonecy? Ja nie wiem, kto podpalił. Co, zetorem napiw czy pakować na duży? Co, a ty nie wiesz, że pożyczyłem, no nie wiadomo ile wyjdzie, bo może jeszcze jak będzie dobrze, to i przężyto to bym sprzedał w tym roku. Bo po co mi to tyle? Ja sprzedaję wszystko. Bo ja i tak ziemniakami będę głównie karmił i tam paszę będę kupował. Matko, idź mnie stąd. Przejadę? Ja w tym roku sprzedaję wszystko, no bo jak wiecie, mam krowy, także
część będę pewnie magazynował na spicherku, a sprzedał sobie później jakąś lepsza cena, nie? Także zobaczymy wszystko, jak to się opłaca. Powiem ci, ale... są siodłonki zalane, sączków nie przetkałeś w tym roku. Nie ma czasu. Nie, no fajnie jest ten bizon. Ludzie, zobaczycie w moim odcinku, jak ja mam zajebistego kolorowego bizona. Człowiek zarobiony, a u mnie Brunhilda trzeci dzień nie chce odejść od koryta. Tak się przytkała, że przeszła przez te. Przez belki ją przetkało. No ogólnie mordeczki, co? No u mnie z żniwa skończyliśmy. Zapraszam na vlogi, kto jeszcze nie widział, bo naprawdę troszeczkę się tam ponagrywało. I tak, belki zostały sprasowane, to też nie wiem, mam nadzieję, że zdążycie to zobaczyć. No tak, będziecie widzieli vlogi, bo jeszcze fajnie. Na pewno... Nie. O, ale fajny zestaw ma Brączek, nie pokażę wam niestety. Dobra, ja mogę sobie go zgasić, bo on mi tutaj nie będzie z niczym kolidował. I możemy sobie otworzyć WUE. Andrzeju, czy ty pamiętasz na jaki... O, dobra, urwana. Źle, o Jezus Maria. Bo najpierw się rozkłada rurę, potem się powiem, że nikt cię tego nie nauczył? U mnie nie, u mnie też się rozkłada najpierw. Wiem, źle to zrobiłem, trochę dalej mogłem stanąć, bo ta przyczepa wysoka. Ale kurde, powiem wam, fajna, kupiłbym taką, ale gdzie ja tyle włożenia, to raz w roku, tylko na co mi taka przyczepa? A są jeszcze w tamtym roku dopiero on kupił, tak? No, ale widać, że... A już, już Bolek pobiął, także... Nie, tu wszystko ładnie, pięknie. Już dzwonię do sąsiada. Do prokuratury. O, sąsiad. I powiem wam naprawdę, żniwa zleciały, udało nam się poprasować, coś tam udało mi się popryskać i praktycznie u mnie skończyliśmy i wróciliśmy właśnie tutaj do Mokrzyna, gdzie naprawdę powiem wam, no jest naprawdę duża różnica, jeśli chodzi w polach, bo w ścieżkach jeszcze i gdzieniegdzie w polach jest naprawdę zielone. Teraz przez te deszcze, powiem wam, że sporo się położyło. No w tamtych okolicach, gdzie naprawdę przeszła ta nawałnica. Na szczęście Mokrzyn tam nie miał pól. Na szczęście, dokładnie, Mokrzyn tam nie miał pól, ale no jeszcze myślę, że takiej pogody dobre 3 dni by musiało być, bo tutaj już Mokrzynie zaczęło od dołu odbijać zielsko, wiecie, te zielonki i to wszystko. I naprawdę przez to zboże ma naprawdę dużą wilgotność. Ile było jak ostatnio kosili? Pamiętasz? Nie mówili nam. Nie? Nie. Nie, no tak, nie mówi, ale no, na pewno suche nie było. Także jest ciężko. Koszą ale... cały czas na usługach, swojego skosili tylko przężyta parę chyba. Hektarów przężyta, także swojego w ogóle jeszcze nie mają praktycznie. No najpierw na usługi pojechali. Zresztą no mówię, no jeszcze Mokrzynie zboże, no tak. Ale tak się przeważnie zaczynało, to jest dzisiaj 12. Przeważnie jest koło 14 sierpnia, oni dopiero w swoje zboże wjeżdżają. No w tym roku na pewno 14 nie wjadą. Coś bardziej stawiam pod 18 sierpnia, jeżeli nie będzie teraz lało, bo jeżeli będzie cały czas lało, no to ja współczuję, nie? No mówię, zacznie przerastać to wszystko. O, dobra. Teraz możemy sobie cisnąć. Ja, Andrzej, ja już mam zaraz koniec pola. No właśnie mi to wolniej, no ale ty masz taki zbiornik, nie? Ja musiałem sobie przyjechać, twoje krowy ominąć. A tu o, było to w tym roku. Ja nie wiem, czy nie spasować tego. Chociaż nie, ja wszystkie pola sobie zostawię do pracowania na odcinek chyba. Ty, a jest Stachu w domu? Co? Jest Stachu w domu? Nie. Ty mu powiedz, że mu przyczep nie dostanie dzisiaj. Do nocy będzie kombajnowany jak nic. Nie no, naprawdę mam sporo, myślę, że Obrączka będę jeszcze kombajnował, ale jak będziemy sobie wwozić na skup, to raczej zrobię to w odcinku, tak żeby wiecie, nie robić dużo poza odcinkiem, a chcę robić dużo rzeczy takich na odcinkach, żebyście wszystko widzieli, żeby nie było to tak przygotowywane jak zawsze, że o typowo startujemy z pola. Ostatnio zdążyłem sobie fajnie tylko zjechać, także też już praktycznie wszystko miałem na gospodarstwie, ale te motowidła to chyba od rekorda jakiegoś, nie? Nie? Od Wistuli. On miał być przemalowany na niebiesko. Bo z Nieholanda chcieli z niego zrobić. To nie z Nieholanda. Nie, już cimno się robi właśnie. Która godzina 20 już na dworzu żarówka się robi, taka typowa? No, się robi już ciemno, nie żarówka, bo dzisiaj taka pogoda niezbyt ciekawa, słońca nie było, także no nie ma co się dziwić też. Teraz przeważnie ostatnio tak gdzieś 21 już jest cimno jak dupie. No, naprawdę... O mój Jezu, jak krzywo pokoszono ludzie, wy byście przyszli do mnie, zobaczcie jak ładnie mam prosto. Przestań, jak ty masz w zbiorniku 3,5 tony w zwykłym bizonie. Nie, naprawdę przyczepa pełna chyba zwieziona z tego pola, co? Nie. Ile to w ogóle tu by ci oddało to? To już ci mówię, ile mi z tego pola oddało. To jej no 80. A i równą tonę teraz masz. Jaka beka? Ale beka żeś wymucił. Ja po ładne pokosy. No, bo ja... Szumy będzie. O, dobra, to zróbmy sobie. Brączek zaraz pełno będzie zjeżdżał. Nie, ja to sobie zjadę z tym i sobie to wsypię ładnie. O Jezu, czekajcie, co ja kuciłem na ostatnim odcinku? Przężyto, nie? Przężyto i... Żyto i przężyto. Nie, żyto i jęczmień. A, jęczmień, sorry. Ja tu wysypałem żyto. Ja to jest żyto. A jęczmień? Sprzedałeś. Sprzedałeś. Tak.
Chyba tak, chyba. Nie pamiętam, już nie kojarzę, nie wiem kto podpalił. Tak, sprzedałem, od razu poszedł na sprzedanie. Tak, teraz mi się przypomniało. A powiedz mi, sąsiad, jak ty z prasowaniem stoisz? Ja? No, bo to będą mnie, jak deszcze tam nadawałem w następnym tygodniu, dobrze by to było sprasować, bym se powoził jako to. Mogę przyjechać teraz. To te, teraz mówisz? Kurde, muszę pomyśleć, gdzie ja kostki chcę, wiesz? Kurde, zastanawiam się, jak ja będę sobie, wiesz co, woził... Ej, złapię na raz tą mordę, czy nie złapię? Nie. A co, ty będziesz robił kostki też? Ty. Złapę na raz, czy nie? No jedz, przecież to masz przyjaźń, bo tak. Dobra, to zrobimy jednak na dwa razy. Ja głównie kostki u mnie będą, ale ile to, to tego się nie dowiem. Ja chyba kostek chyba nie będę robił w tym sezonie w ogóle. Ty masz okrągłe, to możesz się bawić. A ja tam okrągłych bym chciał, ale dużo. Bo tak na styk i no header taki do gry przerobiony. Idzie ci ten ciągnik w tym. No ile to jest? 4 tony, tak? Ile ten? On ma trochę mniej niż 60, czy nie? Nie, on ma coś takiego jak trzypek chyba. Ale tego ci nie powiem. Tego ci nie powiem, to co bo... to jest? 4? O Jezus, Heniek znowu pijany idzie przez wieś. On tam daje równo codziennie, w 9 rano. O, nie złamał się. Jak to Adam powiedział? Żeby się dobrze złamać? Tak, żeby się dobrze złamać. Ale nie, on jakiś tekst dobry z przodu dał. A nie wiem. Trzeba się nadać, żeby się dobrze złamać? Muszę sobie cofnąć. Czy ty widziałeś, co ty zrobiłeś? Cicho. Przebiłeś opryskiwacz widłem. Muszę sobie te widły to odczepić. Mi przeszkadzają. Kurde, mam fajnie na tym gospodarstwie, dlatego że tutaj jest dużo garaży, gdzie można sypać właśnie sobie zboże. Nie mam co prawda silosów, ale... bez silosów sobie dam radę, no w sumie Bolek też nie ma silosu. Też fajnie by było na przykład później sobie silos zostawić, tak jak kiedyś u mnie na typowej. Ja bym sobie kupił właśnie silosa, bo... ty masz dobrze, bo masz dużo, a ja jak będę ziemniaki miał składować, to mnie przypał, bo nie mam gdzie. Szkoda, no, że nie ma jakiejś małej... Ziemniaki w silosie chcesz składać? Nie. W silosie bym miał zboże, a ziemniaki bym miał w stodole. No. A teraz w stodole, jak ja zawalę zbożem, to ja nie mam gdzie wrzucić tego, nie? Ziemniaków. No, o to chodzi. Także powiem wam, czekajcie, tu był hektar 20, za chałupą miałem ja. Zaraz wam powiem, ile mi sypnęło. Dobra, jak tutaj wyleci. Jedziemy sobie na dalsze pole, mam nadzieję, że jeszcze z jedną mi się uda stosić. Jedno pole jeszcze? Jo, będę chciał jeszcze. No tam jest mniejsze, więc myślę, że się powinieneś ugarnąć. Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy, ile my mamy tutaj w ciągniku. 3 tony. 3,5 już gdzieś będzie. O, to ładnie, podam piątkę mi sypnęło. A tu akcja, cofanie. Poka. Nie, przychodź, bo mam problem, zbugowało się coś. Tak, nie, mów Krzysiek, ja tu na przyczepę wchodzę zobaczyć, jak to ziarno i na przyszło mi. Ale, ja to oszukane je. No patrz ty, zobacz jaki przedni napęd w Ursusie. Nie, zobacz, no bo widzisz, czy coś zbugowało się? Widzę. Patrz, bo nie mogę w ogóle przyczepą pojechać. No bo przez zboże nie może przepchnąć, takie mokre nakosiłeś. No przecież przez zboże można przejeżdżać chyba, nie? Kurwa jego mać, no. Poszła opoda w chuj. Czekajcie, możemy sobie zgasić. Możemy opuścić. Ty masz wykoszony owiec? Nie, masz jeszcze. Nie. On przejechał. Owiec to jeszcze zielony, także... On przejechał u ciebie. Kurwa, muszę jechać z tyłu podepnąć. Ja będę teraz przyjeżdżał przez wioskę, także Tinkajta narody. I będziemy sobie cisnąć ogólnie obrączka. Nie wiem naprawdę do kiedy zostaje, bo jeszcze ma Adaś przyjechać. Adaś ma przyjechać we wrześniu i będę prawdopodobnie wracał sobie z Adasiem. No droga to dziś... ja nie wiem co. Nie wiem co na tej drodze leży, ale zobacz co one robią. 3 się ustawiły. A bo tu trawa wyjedzona w wodzie, stoją nogi jej rozminkły całe. Będziesz po kopyta później smarował. Nie, no kurwa, ale to nie powinno tak być. To przez, wiesz przez co to się tak buje? Przez to, że to jest żyto. Bo przecież normalne kubki zboża jak wysypiesz, to możesz się normalnie po tych kubkach przejechać. Sąsiad uważaj, bo ja wyjeżdżę. Jezus Maria, poszedł. Chyńką. Jak to poszedł za oborę pojechał, skurwaniutki. Czekajcie, ja dobrze pojechał? Ja dobrze chyba pojechał. Jo, ja na to miejsce na razie jadę. Nie wiesz jak czasowo. Nie. Skurwysyn po moich ziemniakach poszedł! Kto? Pójdziesz stąd, śniewak! O, skubaniec! Nowe trasy... Ja nie wiem, co się dzieje! Dobrze, to nie mój odcinek, ale bym się namęczył. O, prawie poszło.
Chuj ty patrz, zobacz, widzisz, patrz. Cofnę, nie? Rozpędzam się, nie patrzysz, nie? Rozpędzam się, nie mogę znowu jechać. Boże, tam pod kołami to już zboże się gotuje. Dobrze, że napęd na przód masz włączony. Lepiej ciągnie. No ładnie lecimy, no ładnie. Nie wiem, chyba będę w tym roku obornik będzie, to będziemy wszędzie sobie gnoić, ale... Ciekawe, czym będziesz ładował. A to ładowarkę przecież mam chyba, nie? Kopalę, no to moją. Ona nie podniesie chyba na taką wysokość. Jak nie podniesie? Jak ja dzisiaj zboże przewalałem ten rzepak, co ja ostatnio miałem. A idź pan w cholerę. Tego, nie chcesz rzepaku kupić? Nie. Dwa worki mam. Ze trzy może maksymalnie, bo jak kipowałem na lewo, to mi do tyłu kipnęło i wszystko poszło w pizdzie. Bizon stoi na polu, matko i córko pewnie poszło opona. Bazek urwało, bo zielone i tak. Kurwa, bym wam pokazał. Mogę? Proszę. Nie. Mogę, ale jak kapura żeś spalił. Zobacz, jak czarno jest. Mobilki, ja wyskoczę na sekundę, tylko ja wam pokażę, co tu się stanęło. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy. Taka posadzka wylana. O... Boże, poczekaj. Andrzej, stój. A czemu? Ale zobacz, czemu on nie chce jechać. Badzia, kapeć. Ej, wrota zamknąłeś mi. Kapeć upalony. O! Odejść idzie od tej strony. Będzie padać. Kogut. Zobacz, no weź patrz na tą przyczepę tam u siebie. No. Chyba nie widzę. Patrz. No i czemu ona nie jedzie dalej? Nie, co się stanęło? Ale jazda konkretna, powiem ci. No zimniaki w tym roku obrodzą, no to dla świń będzie dobre, będą dobre zimnioki. Ja pierdzielę, no nie wyciągnę jej dzisiaj. Weź, nie możesz jej, a nie no ta, bo ty musisz, to weź to a nie możesz sypać. No gdzie, w żyto mam wsypać, mieszankę zrobić? Ja mogę ci wymieszać, jak będziesz chciał. Masakra, ja nie wiem, co się dzieje. No to przypał, bo już tego nie odzyskasz tak to. Dobra, chuj. Kurna, sąsiad, powiedz mi ty, czy byś nie chciał się zamienić w następnym roku polany może? Czemu? Tu takie małe muszę przyjrzeć, więcej nawracania niż koszenia. Ale stonę. Weź mi kup tę łyżkę. Jaką łyżkę? No bo zapomniałem kupić sobie łyżki do ciągnika. Powiem ci, no, ja muszę, faktura będzie wystawiana. Nie ma jej tutaj. Jest wcześniej, była. Wcześniej, czekaj. Powoli. O! Kurwa, nie ma łyżki. Ja pierdolę. Ty, chcesz to pożyć moją tą. Ona jest z łyżką jak chcesz. Ładowarkę? To lepiej wygarniesz, jo. Bo no nie mogę, no. Go tam nie pourywaj, nie. Widzisz, jak kapcie spaliłeś? Nie. Do tyłu żeś dawał i nagle do przodu i przemieliły koła w miejscu. Jak twój z kombajnem. Z kuła niutki. A teraz biegnie wchodzą właśnie. Poszła skrzynia cała. Tylko tam spokojnie moją ładowarką, bo ona strasznie wywrotna jest. Najwyżej. Ty byś krowy pokarmił. Bo już dwa tygodnie nie wiedziałem, że ty paszołóz miałeś podłączony. Pozdycha wszystko. Jak ona cały czas na łące są. No ale co z tego, byś tam wrzucił co wieczorem ino do koryta. Dobra. Kurna, odpaliłem garaż i lagów dostałem trochę. Kurwa jego mać, czemu to jest zamurowane? Czemu tak się stało? Ja nie wiem czemu, ale bo w tamtym roku pamiętasz, żeś sypał w tamtą wiatę i się obaliła ściana, bo miałeś taką z dykty. Jak mi się jeździ? Fajnie się jeździ. Nie, powiem ci, jeśli chodzi o to, to zajebiste to jest. Dobra, czekajcie, ja muszę header zgasić. Kurwa, kopci bardziej niż moja niż mój Ursus. No bo ja to kupiłem zajechane, tu trzeba uszczelkę wymienić. Dużo wchodzi w tą łyżkę? Nie pamiętam, ale to tak trochę wejdzie, wiesz? Bo rzepok, żebym na trzy razy przewalił. Ty, a ta ładowarka w ogóle miała któreś tam miejsce w tym, nie? Ona coś tam wygrała nawet. Drugie czy trzecie miejsce ona miała? No, także, no ale ty, nie ma się co dziwić, bo nie ma takich małych ładowareczek. No i też przy okazji, no, od ręki, fajnie wygląda, fajny osprzęt. Ja nie wiem. Dopłaty jak nic będą zabrane. Zobaczysz, jak cię Grażyna podjebie. Czy ty przypadkiem nie masz kipowania przyczepy? Co? Kipowania? I żeś chciał obalić przyczepę, czy co? Nie. Ty, ale fajne pole, na trzy razy, patrzcie, mordy. Trochę za dużo żeśmy siedzieli w kabinie, teraz pojeździmy trochę z zewnątrz. Ale spoko, bronka nie laguje, co mnie cieszy. Prawdopodobnie no bilony, no bo u mnie normalna akcja, jak robiliśmy, to też nie lagowało. Także spoczko. A jest zajebista sprawa, z tym podgarnę tutaj. O, już mam nawet 500 kilo. W następnym odcinku prasowanko. Brączek będzie pomagał mi pewnie stopki zwodzić, zobaczymy. Ja? No. A są widły? Nie, ale wrzucać przecież może stopki, bo stopki są lekkie. A ja widziałem ostatni hamot wideo wyszedł. Ale to chyba fake znowu. Nie wiecie, możemy mieć czasu nagrane. Bym jeszcze wjechał w następne pole. No to jedź jeszcze. Jeszcze byśmy, trochę dłuższe byśmy mogli porobić te odcinki. Nie wiem naprawdę ile, szkoda, tutaj nie mamy drugiego monitora, musimy po kabel jechać, Bronek. Kiedy? No jak będziemy mieli drugiego monitora, to wtedy będziemy wiedzieli, ile mamy odcinka, ale tak to na razie nie,
Ty, Sumshot, ja mogę przez swoje pole przejechać? Czemu? Nic, tak się tylko pytam, bo już przejechałem. A, to możesz. Ty, a sumy to ty nie wygarniasz? Jakie sumy? To nie suma. Suma. To żeby zboże nie zmarzło. To ty podziękował wszystkim bardzo serdecznie tutaj, zgromadzonym. Ile ty to pole kosisz, skończysz? No, i mam pszenica w tym roku wyżniwowana, powiem ci, idzie. Co wtedy zostaje ci? Owsa muszę. A co, zostawiasz sobie na jeszcze jeden odcinek, czy jak? Tak, ale na razie znaczy nie wiem, bo u ciebie będę pewnie sobie chciał to zrobić. To pewnie już odcinka nie będzie, bo ja tak, owiec będę chciał sobie, chyba że chcecie, to piszcie w komentarzach, bym chciał owiec kosić sobie na sieczkę. Bo z owsem, no to i tak w sumie nie będzie dużo, tak żebyśmy polecieli sobie w sieczkę. Fajna akcja, bo owsa jeszcze nie było na kanale, przynajmniej z 17, a czy w 15 było, to nie pamiętam. Było, na pewno po sąsiedzku na Bolusiowie było. A, no tak, owiec był. Także no w 17 nie było, myślę, że spoko akcja jeszcze na sieczkę, jakbyśmy chcieli, bo no tak, grzebak był na sieczkę. No ale no to wiadomo. Także jeszcze byśmy sobie owiec, ale teraz ja bym sobie zrobił coś takiego, że na przykład zrobiłbym sobie jeszcze prasowanie, później bym zrobił to na sieczkę i później akcja gruber, jakiś gnój, obornik, gnojowica, takie duperele, prace typowo pożniwne, także można by było się bawić. Jestem ciekawy, czy nią by belki ładował. Ja bym zadał sobie tylko, byś mi sprasował okrągłe, wiesz? No. I nią bym powoził, co tak nas, albo wiesz co wezmę? Wiem co kupię. Z tyłu widły. Z tyłu takie widły, ja u sąsiada ostatnio widział, woził takie. Mówił, że już magaloka wziął, bo w pogodzie zapowiadał, że widły na sprzedaż. Także będzie można podjechać i zobaczyć, czy są w dobrym stanie, bo on tam mówił, że a, czy dziecko coś ciężko chodzi, z tym nie będzie chciał tego, tak. Więc może zobaczymy, może byśmy kupili. A mi niestety się skończyło miejsce w zbiorniku. Gdzie ty koszysz teraz pole? Nie kosisz tylko małego? Nie, skoszone. To ile ty 3 pola na odcinku skosisz? No, chciałem. Chciałbym chociaż jeszcze z pół, wiesz? No tak, nie musisz całego, nie? No, wiesz co? Nie wiem jak ja podjadę. Czemu? Dobra, ja podjadę na tamtą stronę pola. No nie skapłem się pełny zbiornik, widzisz? O, sprzęgło skrzypi. A tu co tu się stanęło? Kumba i dobrze, a lega była i się podniosła. Jak jechałem. Ale wolno się w ogóle ten. Wolno siłowniki chodzą w tej swojej ładowarce. A to stary, mówię, to tam wiesz. Nie trzeba wymagać. Ale zrobiłem to i no to żydko jeszcze bardziej podesnie, 8% będzie miało wilgotności, to najlepsze na sprzedanie będzie. No ta treżyś przerzucił. I kipniesz to mówisz na tą stronę? Muszę najpierw wszystko wyzbierać, bo jak się zmiesza, to będzie dupa, nie? Gdzie mi to potem przyjmą? Ale ładna ta przyczepa Ursus i Norwie tylko z tym. Nie, naprawdę fajnie chodzi. Jezus Maria, nie mogę tego zebrać. O, fotel skrzypi, trzeba wymienić. Mi? Mi. W ciągniku? Tak. Ale ty, krowy poszły, jazda! Jadę! Dobra, uwaga, chwila prawdy, czy wyjadę ciągnikiem. Ni chuja. Dobra, kipuj i... Nie mogę jeszcze, bo nie mam wyzbierania do zera. Kurwa, to jest przesada. To jest chyba jakiś błąd, wiesz? Czemu? Bo nie mogę tutaj w ogóle przejechać przez to. Nie wiem co tu się zbagowało, ale naprawdę jestem w małym szoku. Ale idzie, ciekawe czy wyhamuje. A, ta kubka zboża chyba się zbagowała. No i możesz zabrać. No. Mówię, mokre było i nie idzie teraz. Nie mogę w ogóle zabrać tej kubki zboża. Jednej kubki zboża nie mogę zabrać tam, nie? Wszystko nie mogę zabrać, ale nie tą kubkę. O, płot, kurna, przyczepa poginta od sąsiada. Nie wiem, czy mi się uda tu sypnąć. Masakra, żebym tak pojechał. Patrz, zobacz, co się dzieje. Już moment. Patrz. Widzisz? No, tam jest coś zbugowane, niestety. A powiedz mi co? Nie ma pojęcia zielonego. Czekajcie, ja tu będę musiał próbować, żeby nie urwać rury. Ho. Nie mam pojęcia co to jest. Najgorsze jest to, że będzie trzeba mapę wymienić. Co? Kurna, ciężko sypie. O, uwaga, zebrałem tą kubkę jedną. Może teraz się naprawię. Ale warunki, naprawdę, powiem wam. Miodzio, dobra, zamkniemy sobie. Ja już jakoś tu objadę i dopiero później się zsypiemy. Bo się zagadałem z sąsiadem moim na Sybiradiu w Bizonie i ten. Nie, no nie ogarnąłem, no. Dobra, uwaga, znowu będę wyjeżdżał.
A nie może wziąć czy ustusem nie mocniejszy? Może by szarpnął. Nic? Nic, zero. No przyczepa urwana, no dyszel pójdzie, nie, ja nie wiem. Ja bym dzwonił po Henka złomiarza. Tu jest po prostu coś zbugowane. Tylko że najgorsze jest to, że ja tu ostatnio przyjeżdżałem i jak wysypałem to zboże, to wszystko normalnie działało. Teraz jest tylko coś nie tak i nie do końca wiem co. To Wolek powinien powiedzieć, bo on tu mapę robił. Znaczy tu może być kolizja od ścian, nie? Od ścian? No ale to musiałoby się dziwnie strasznie zbugować to wszystko. Że tutaj... No i podniosłeś to, czy nie? Co podniosłem? No to kubkę zboża. No tak. No to już teraz dziwne, że to się... No ale zobacz, tu dalej coś jest, no. Widzisz? No mówię ci, ale to musisz zresetować i teraz powinno być już git. Patrz, tu coś jest. Ona, tak jakby kubka, ta cała kupa zboża by się zapisała w tym miejscu. No, dokładnie. Tym, co kipowałeś. Dokładnie tak. O, teraz mam nadzieję, że już dojadę do końca, nawrócę się. I będę mógł sobie już wysypać i będziemy kończyć. Także mam nadzieję, że namucę pełną szczepę, ubrączkę sobie skończę. Także czekam na wasze komentarze. Mordy, co będziemy sobie tam kminić. Czy mam też robić te jeszcze jedne żniwa? To całkiem spoko. Teraz ten bizon wymieniony nie reaguje, więc to naprawdę było spoczko. No zobaczymy, w sumie 3 odcinki ze żniw to nie jest wcale tak dużo. No nie jest dużo, jak na polską wieś jeszcze. Ja myślę, żebyś mógł teraz sobie zrobić jakiś przerywnik, na przykład tam jakieś. No teraz będzie prasowanie, no. Prasowanie czy właśnie coś w tym stylu. A potem by można było po prostu zrobić żniwa jeszcze jedne, nie? Jo. Myślę, że to nie... że owiec, tobie owiec zostaje, nie? Owiec i... A ja teraz zetnę sobie żyto, wiesz, poza odcinkiem, nie? Jak coś. To mi tak, chyba tak, bo... Aj! O mój Jezu, ja mam największe pole nieskoszone, że ja dzierżawę wziął teraz koło skupu. Ja zapomniał w ogóle tam jechać, bo to dzierżawa w tym roku dopiero wzięta, pierwsza dzierżawa tam jest. To grubo, grubo, to... A tam nie wiem, co ja mam. O, cześć. Dobra, będę sypał. Zobaczymy, czy się uda wysypać na lewą stronę. Ctrl I. O, uda się chyba. O, panie, ile zboża. I dalej. Jak ją odblokowałeś? No, wystawiłem ją tam, to jest zbugowane tam dalej, ale jakoś to udało mi się ją wyciągnąć. No, ale to spoko. Tu będzie żył. Będę żniwa zaraz. Brączek przyjeżdża pod kumba już. A co tak w ogóle, ty masz pełną, czy co? Nie. No moje zostawiły. O, idealnie, patrz, się wysypało. Jęczmi. Dobra, zobaczymy. A trafiłem tu na kamień. Ty muszę po polach twoich przejechać, bo ta drabinka od sąsiada tak wystaje, że za Chiny nie idzie podjechać. Drabinka. Zaraz ci pokażę, tutaj widzisz? A, tak, i od tej strony jak nie podjadę, to rura urwana. Teraz się już wystarczająco namęczyłem. Nie, mam nadzieję, że po zresetowaniu serwera to się odbuduje tutaj, nie? Jo. Także co, mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Bało, przyczepa pełna pszenicy, także jest dobrze. Już mamy ponad 6 ton. I czekajcie na kolejne odcinki, które już niebawem. Mam nadzieję, że już jutro kolejny odcinek Ubrączka, na który bardzo serdecznie zapraszam tak. Na vlogi. I od zera do farmera też oczywiście wrócić, bo dzisiaj zaraz lecimy sobie właśnie nagrać. Także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie mordeczki, trzymajcie się, piąteczka, cześć. I cześć!